W pewnym momencie o tobie zaczęło być głośno, kiedy w stosunku do jakiejś... Przepraszam, ja poruszam poważny temat. Nie, nie, spoko, spoko. Nie, po prostu... O Kubie zrobiło się głośno, nie w kontekście literackim. I teraz jest pytanie, jak to i co to ona mówi o naszym kraju, jak do pewnego urzędnika partyjno-państwowego powiedziałeś debil. Tak, stało się to. Tak, stało się. Znaczy nie powiedziałem do niego, bo to jakby nie poznaliśmy się nigdy osobiście. A to chyba nic nie chciałeś. Z panem urzędnikiem, także to była moja wypowiedź, wiesz, pisemna. Social media tak zwane. Tak, tak. Masz jakieś refleksje związane z tym? Możesz o tym Słuchaj, mówić? Słuchaj, mam taką refleksję i ona jest trochę taka dłuższa i przyszła mi do głowy wczoraj. Dawaj. I przyszła mi do głowy dlatego, bo zobaczyłem, że nad tobą się zebrały jakieś tam w internecie czarne chmury, bo powiedziałeś w podcaście tym skędzierskim o jakimś aucie, że ono wygląda, jakby miało zespół Downa, coś takiego. Nie? No i tam spowodowało to oburzenie części ludzi i tak dalej. Ja sobie pomyślałem wtedy tak. To nie było okej do końca, bo nie było to okej dlatego... Okej, wiadomo, wszyscy zaraz się zarżniemy tą polityczną poprawnością, tak? Ale ona jednak jest po coś. I to nie było okej może dlatego, że może nie warto już używać chorób jako inwektywów. Mhm. Nie warto używać chorób jako wyzwisk, tak? Mhm. Ale potem sobie pomyślałem, że okej, zaraz, ja zrobiłem to samo. Bo też nazwałem kogoś debilem. Akurat debil to jest trochę taki archaizm, nie? Teraz, jeśli chodzi o medyczne użycie tego słowa, ale mimo wszystko. Więc doszedłem do takiej refleksji, czy żałuję? Okej, być może jeśli żałuję czegokolwiek, to tego, że niechcący obraziłem parę osób z jakąś wrodzoną dysfunkcją intelektualną, no. Mogło tak być! Kuba, ja nie mówię to poważnie.